Siema ludzie, Michał z tej strony. Witam ponownie. Słuchajcie, ja jeszcze w robocie parę minut, ale ogólnie zwijam żagle, lecę na chatę i robię dziś mafinki. Zapraszam na film pod tytułem Mafinki czekoladowe. Zwykłe, najprostsze czekoladowe mafinki. Nic trudnego, ale wiem, że nie wszyscy, że tak powiem, ogarniają temat. Tak więc pokażemy, zrobimy i wszystko będzie cacy. Zapraszam na film. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli film się będzie podobał, zostawcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Kliknijcie subskrypcję, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Nic was to nie kosztuje, a mi pomaga się rozwijać. Zapraszam na film. Zaczynam od tego, że przesiewam sobie mąkę do miseczki jakiejś. Do przesianej mąki dodaję proszek do pieczenia. Dodaję cukier. Dalej cukier waniliowy, wanilinowy, zwał jak zwał. I do tego kakao. Wszystko razem mieszam, wszystkie te suche składniki. I przechodzę do części drugiej, czyli tych mokrych składników. Wlewam sobie do miseczki mleko. Do mleka dorzucam jedno jajko. I dolewam olej. Teraz to wszystko trzepaczką, najwygodniej trzepaczką, żeby się wszystko ładnie, fajnie połączyło, w miarę szybko. I teraz tą miksturę muszę dolać do moich suchych składników. Dolewam. I teraz muszę połączyć jedno z drugim. Ja użyłem takiej szpatułki, ale możecie użyć co tam wygodnie. Ogólnie trzeba to połączyć, żeby wyszła z tego mniej więcej taka masa. Ja dorzucam sobie jeszcze takie czekoladki. Czekoladę taką do rozpuszczania w takich, takie cukiereczki czekoladowe, zwykła gorzka czekolada. Możecie kupić zwykłą czekoladę i po prostu ją pokruszyć. Mieszam. I przechodzę dalej. Czyli blaszka, ja mam taką blaszkę, foremka, w której mieści się 12 takich otworków na mafinki. Wykładam sobie to takimi specjalnymi papierkami. I do każdego papierka wylewam mniej więcej 2-3 łyżki tej masy, tak na 3/4 powiedzmy wysokości tych papierków. Troszeczkę mi się narozlewało po bokach, no ale takie uroki. Tak to wygląda i to wskakuje teraz do piekarnika. 20-25 minut, 180 stopni i powinno być gotowe. U mnie się udało bajerancko. Po upieczeniu tak to wygląda. Wyciągam z tej foremki. Nie odklejam papierków, bo nie odklejam. Posypuję jeszcze cukrem pudrem. Oczywiście przepisów na mafinki, na kremy do mafinek są dziesiątki tysięcy, tak więc ja po prostu posypałem tylko cukrem pudrem i były, że tak powiem, eleganckie. Tak to wygląda, bardzo proste w zrobieniu. Życzę wam wszystkim smacznego, jeżeli skorzystacie. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę, kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.